Zobacz, jak przygotować wyjątkową nalewkę z pigwy. Oto, co będziemy potrzebować. Umytą pigwę kroję w cienkie plasterki i wrzucam do słoja. Potem zalewam spirytusem i wódką w stosunku 1:1. Słój zakręcam i odstawiam na 6 tygodni. Po tym czasie odlewam płyn do drugiego słoja. Do gęstego miodu dolewam letniej wody i mieszam, aby utworzyć syrop. Potem zalewam nim owoce i odstawiam słój na tydzień. Gdy ten czas minął, odlewam płyn i łączę go z nalewem z drugiego słoja. Teraz odcinam skórkę z pomarańczy, tak aby nie było na niej białego miąższu. Z obranej pomarańczy wyciskam sok. Przygotowuję 200 ml rumu. To wszystko dodaję do słoja. Znów go odstawiam na 2 tygodnie. Gdy miną, filtruję nalewkę i przelewam do butelek. Odstawiam na 6 miesięcy, żeby dojrzała. Wszystko jasne? Jak nie, to...